że słowa, które będą się pojawiały w tym wierszu, pochodzą z książki Brunetto Latiniego z początku XIII wieku, który napisał takie kompendium istniejących stworzeń, które nazywa się Il Tresorio, czyli jakby skarbiec. Te stworzenia oczywiście nie istnieją. Gdzie jeszcze może uciec? Gdzie ma się schować takie życie? Wygładzone z teatru, kina i widowisk. Wypędzone z gier zespołowych i każdego sportu. Skasowane w miejscach pracy. Ogłuszane na siłowniach, w szkole i na studiach. Komiczne w kościołach, konające w szpitalach, zdrubieszałe w gazetach i w sieci, letargiczne w bibliotekach i czytelniach, dorżnięte w empikach, zamarłe w muzeach, dobijane na koncertach. Życie? Yeti czy Bazyliszek? Może mantykora, kalandra, leukrokotta? Odrętwiałe w literaturze, ogłupiane na galach, konkursach, turniejach, festiwalach. Gdzie może jeszcze uciec? Gdzie ma się schronić takie życie? Nieomal martwe na wszystkich swoich tradycyjnie naturalnych stanowiskach. Śledzone na ulicach, monitorowane we wszystkich budynkach, paranoicznie strzeżone na osiedlach, dzień i noc inwigilowane w sieciach, prześwietlane i skanowane na lotniskach, porażone porażką wielką w alkowach, alkierzach, zwykłych sypialniach, domach uciech. Życie, Yeti czy Bazyliszek, może kalandra, scytala, mantykora, leukrokotta. Pohańbione w centrach handlowych, maltretowane w studiach radiowych i nagraniowych, splugawione w studiach TV. Gdzie jeszcze może uciec? Gdzie ma się uchować takie życie? Nieomal martwe na wszystkich swoich naturalnie tradycyjnych stanowiskach. Wycięte z rozmów telefonicznych oraz wszystkich innych forum komunikacji. Wyniszczone w reportażach, felietonach, plotkach, donosach, dokumentach. Życie, Yeti czy Bazyliszek, może kalandra, mantykora, scytala, leukrokotta. Wymierające nad morzem, w górach i kasynach, na równinach, nad jeziorami, basenami, rzekami i stawami. Że nie wspomnimy o kawiarniach, klubach, barach, ogródkach działkowych, hotelach i motelach, hospicjach, autobusach i pociągach, metrze, przytułkach, parkach, piwnicach i mostach, restauracjach. Gdzie jeszcze może uciec? Gdzie ma się ukryć takie życie? Gdzie ono mogłoby uciekać? Gdzie miałoby się odnaleźć? Zdigitalizowane i podchwytliwie zarchiwizowane w szeregach cyfr, w odchłannej pamięci dobrotliwych banków. Zdematerializowane, schowane,
holografowane w przestrzeni absolutnie widmowej i upiornej, wypłoszone z psychiatrycznych szpitali, domów poprawczych, posterunków i więzień, izb wytrzeźwień, w niwecz obracane we wszystkich salach obrad, laboratoriach, sztabach, gabinetach. Życie jedzie czy bazyliszek, może mantykora, kalandra, scytala, leukrokopta. Gdzie jeszcze może uciec? Gdzie ma się schować takie życie? Gdzie mogłoby uciekać? Gdzie miałoby jeszcze się odnaleźć? Jest to szept albo sennik, pierzyna, śpiwór taki. Nie ma struktury, nie dla struktury ciepły szept i melodramat tkanek. Dzwoni telefon, twoja dygnitarka. Poczta głosowa, od słowa do słowa. Chodźmy do zielonej gęsi, będziemy mieli bliżej. Chodźmy do zielonej gęsi, jesteśmy sąsiadami. W grę wchodzi coś w rodzaju odurzenia. Będziemy dymać. Będziemy też dymać. Dzień taki wyborny. Mamy Mardi Gras. Z zachodu wieje bardzo silny wiatr. Udajemy cienie, idąc w górę plaży. Udajemy światło, zawracając w dół. Podobno w lesie same rozpaczliwki. Zostaw wiaderko,
zabierz balerynę. Musiałem do ciebie z kimś pomylić. Musiałem tutaj siebie z kimś pomylić. Starej zlewce wóża i dysgrafia form. Zacznijmy się dobijać i tergiwersować. Nie umiem mówić żadnych takich rzeczy. Umiem malować twarze, lustro, spody stóp. Umiem kleić się do lustra i przechodzić, pozostawiając w lustrze ślady moich stóp. Spójrz na rysunek, jaki mam na twarzy. Dzik konserwuje, przejście administruje, budynek grozi. A co robi ja? Huragan w zlewce wody, szklany sztorm, barwy wojenne choroby, której nie zna nikt. Mocne są zgubne emocje, boskie elektrody. Życie zawinięte w brzydką fosę. A jednak Iber Alles, kubka skotłowanego nieszczęścia i ty. Czasem jak Challenger, czasami Columbia. Na wiosnę jak Columbia, latem Challenger. W przekładzie na nietutejszy świat. Miazga fotograficzna, ciepła, szara cisza. Czarna marchewka z zielonym piechciem nocy. Wiatr w Brighton unosi psy na wąskich ulicach. Spłonęło duże molo, szpaki nie mają gdzie spać. A kiedy otwiera się świeża przytomność, przez całe wiosenne przesilenie i przez lato, pod asertywnym niebem, macierz stars. Głównie ludzie starsi skazani są na pocztę. Dokumenty zrewidujesz za 50 lat. A kiedy ząb relegujemy jak zawleczką, gubi nas eksplozja jeszcze na fotelu. Wolna zwłoka, pan, gdzie trans ewolucji. Niestety mało mamy z ewolucji. Może palacze robią coś dla nowych płuc.